Więź matki z synem to bardzo silna więź. Matka jest pierwszą kobietą w życiu mężczyzny, a ich związek świadomie lub nieświadomie ukształtuje jego przyszłe życie z kobietami. Aby mały chłopiec stał się mężczyzną, będzie musiał oderwać się od wyidealizowanego obrazu matki. Bez tego jego związek z kobietą może nigdy nie ewoluować lub, co gorsza, może być skazany na niepowodzenie. Matka pozostaje kobiecym wzorcem odniesienia dla mężczyzny. Bardzo często będzie szukał matki w profilu swojej przyszłej partnerki. Niekoniecznie fizycznie, ale w pewnych cechach jej charakteru. Ożenię się z moją mamą. To zdanie pewnego dnia wypowiada wielu małych chłopców. Też pamiętam ten moment w swoim życiu. Warto tu wspomnieć o kompleksie Edypa, freudowskiej koncepcji, która opisuje złożone relacje między synem a matką. Według tej teorii chłopcy doświadczają okresu, w którym są zafascynowani matką i rywalizują z ojcem o jej uwagę i miłość. W tym okresie chłopcy chcą zastąpić swojego ojca i stać się partnerem życiowym swojej matki. Kompleks Edypa może wpływać na nadmiernie silne przywiązanie mężczyzny do matki i spowodować trudności w nawiązywaniu bliskich relacji z innymi kobietami w przyszłości. Mężczyzna, który doświadczył w dzieciństwie silnego przywiązania do matki i rywalizacji z ojcem, może mieć trudności w nawiązywaniu równoprawnych relacji z kobietami. Ponadto mężczyzna, który nie przekroczył etapu kompleksu Edypa i nie rozwinął zdrowej relacji z ojcem, może mieć trudności z odnalezieniem swojego własnego ja i wykształceniem męskiej tożsamości. W rzeczywistości tym, co definiuje związek matki i syna, jest poczucie bezpieczeństwa. Matka zapewnia synowi bezpieczeństwo emocjonalne tak kojące, że nie można go porównać z bezpieczeństwem, które otrzymuje czy otrzyma od swojej partnerki. Na miłość matki nie trzeba sobie zasłużyć. Jest ona bezwysiłkowa w przeciwieństwie do relacji z partnerką. Jeśli jest jakaś stała w życiu mężczyzny, to jest nim jego matka. W końcu pokochała go pierwsza i była pierwszą osobą, którą on też pokochał. Jest też prawdopodobnie pierwszą kobietą, która złamała mu serce. Relacja matka-syn jest kształtowana również przez to, co matka projektuje na syna w kategoriach ideałów i przez to, jaki przekazuje mu własny stosunek do męskości. Relacja matka-syn jest cenna, ale może być zaburzona przez nieadekwatną postawę matki. Można wyróżnić kilka typów matek, których postawa wpływa na dorosłe życie mężczyzny. Kochająca matka to ta, która jest pełna uwielbienia dla swojego syna i poświęca mu swoją miłość i wsparcie. Chce dla niego jak najlepiej we wszystkim, gotowa poświęcić się dla swego syna, który jest jej racją istnienia. Jej syn czerpie z tego pewność siebie, jest ambitny i upojony bezwarunkową matczyną miłością. Niesiony tą bezwarunkową miłością, czuje się jak wybraniec. Wyrusza na poszukiwanie tej, która spojrzy na niego z takim zachwytem jak matka. Często jego misją w dorosłym życiu stają się podboje i w pewnym momencie książę romansów zmienia się w sfrustrowanego, czasem zgorzkniałego Don Juana. Jeśli w końcu znajdzie swoją wybrankę, zażąda od niej wyrzeczenia się siebie i oddania do końca życia. Niezależne kobiety na ogół go nie interesują. Nadopiekuńcza matka to ta, która stara się przedłużyć ekskluzywną relację z synem, niejednokrotnie stając się natrętną i zaborczą. Jest zazwyczaj pesymistyczna w swoich przekonaniach i wyolbrzymia wszystkie niebezpieczeństwa, co prowadzi do wzmocnienia niepokoju i uzależnienia emocjonalnego jej syna. W rezultacie synowie dorastają w lęku, niedojrzałości emocjonalnej i poczuciu winy, co utrudnia im nawiązywanie intymnych relacji i prowadzi do zablokowania emocji. Jeśli mężczyźnie od takiej matki uda się przeciąć pępowinę, to będzie go kosztowało dużo wysiłku i determinacji. W przeciwnym razie pozostanie jej oddany przez całe życie i będzie miał poważne problemy z utrzymaniem związku lub znajdzie infantylną kobietę, która
pozwoli zaadoptować się teściowej i też będzie pod jej zarządem. Odległa matka. To ta, która wątpi w swoje umiejętności macierzyńskie i stara się unikać działań, które mogą zaszkodzić jej dziecku. Wycofuje się fizycznie i emocjonalnie, a jej syn często odczuwa brak bliskości i poczucia bezpieczeństwa. W efekcie syn może mieć trudności w budowaniu intymnych relacji i odczuwa niepewność w kontaktach międzyludzkich. Nie będąc otoczony ciepłem i bezpieczeństwem matczynej miłości, ma trudności z zaufaniem kobietom i często rozwija się cyniczny dyskurs na temat miłości i seksualności. Tworząc związek, powtarza wzorzec matki i zazwyczaj cierpią oboje z partnerką. Kastrująca matka to kobieta, która toczy wojnę z mężczyznami, których chce podporządkować sobie. Jest dominująca i autorytarna, co powoduje, że jej mały świat kręci się wokół niej. Nieustannie, często żelazną ręką w aksamitnej rękawiczce przypomina synowi, że w tym domu jest tylko jeden mężczyzna, czyli ona. To kobieta mocno osadzona w męskiej energii. Synowie takich matek często uciekają przed nimi, ale szukają dokładnej kopii swojej matki, aby odtworzyć zdominowany przez nią związek ze swoją partnerką. Kiedy taki mężczyzna jest w związku dłużej, często próbuje uwolnić się od duszącej więzi, dopuszcza się wtedy niewierności, ale to i tak nie zmienia jego wzorca relacji. Uległość wobec partnerki ma swoje granice, bo czasami prowadzi do przemocy słownej lub fizycznej, kiedy on czuje, że jego męskość jest zbyt atakowana, dokonując tym samym zemsty za matczyne upokorzenia. Dobroczynna matka to kobieta szczęśliwa i spełniona, która nie projektuje na syna wygórowanych oczekiwań ani nieprzystępnych ideałów. Jest uważna na potrzeby syna. Troszczy się o dobro swojej rodziny i nie kastruje mentalnie swojego partnera, zazwyczaj ojca syna. Potrafi zajmować się sobą i zaspokaja swoje różnorodne potrzeby, a syn nie jest jej jedyną racją bytu. Słucha syna i wie, jak budować z nim relacje, zwłaszcza w okresie dojrzewania. Nie jest nachalna ani zaborcza. Taka matka sprawia, że mężczyzna jest pewny siebie, dobrze się czuje w swojej męskości i swobodnie obcuje z kobiecością. Synowie życzliwych matek wiedzą, jak wyrażać swoje emocje oraz uwodzić bez blefowania i dominacji. Umieją być dla kobiet przyjacielem i kochankiem. Nie czują się zagrożeni w równowadze sił. Ich słabością może być faworyzowanie przyjacielskich relacji z kobietami ze szkodą dla romantycznych związków. Wszystkie typy matek mają swoje wady i zalety, ale ważne jest, aby matka była w stanie znaleźć równowagę między nadmiernym zaangażowaniem a jego brakiem. Matka powinna być wsparciem dla swojego syna i jednocześnie dawać mu wolność i pozostawiać mu przestrzeń na rozwijanie swojej indywidualności i samodzielności. To nagranie może być informacją, z jakim mężczyzną masz do czynienia i jednocześnie może być podpowiedzią dla matek mających synów, na co zwracać uwagę, aby nie utrudnić mu życia w dorosłym życiu. Jeśli chcesz o tym porozmawiać, to zapraszam Cię na konsultację. Pisz na kontakt@lovecoaching.pl. Jeśli to nagranie ma dla Ciebie wartość, to zaobserwuj mój profil, polub i udostępnij to nagranie. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie, pozdrawiam miłość w Tobie.